Dzień dobry pani gospodyni. Dobry. Zapraszacie? Zapraszamy, obiadek świeży jest. Co na obiadek gospodyni polecacie? Zimiotki, kotlecik i mizeria. No to żeś ta nas zachęcili. A ty była piwnica, ale też nie wchodzimy na wszelki wypadek. No, ten młody tego nie zna, on tego nie zna, właśnie teraz poznaje. No. Jak kiedyś polska wieś wyglądała, jaki to był klimat. To było lepsze od tableta, iPada, komputera, konsoli razem wzięte. Idziemy teraz właśnie do domu rodzinnego babci Justyny, no, która niestety parę miesięcy temu zmarła. Nie było nam dane się z nią pożegnać, no, bo nie byliśmy 3 lata w Polsce. No idziemy teraz do domu rodzinnego. Babcia Justyny mieszkała pod lasem. W małej chatce. Zabiera niestety las. Tak, las się upomniał o nią. Zresztą sami zobaczycie za chwilę. Naprawdę w miejscu, w którym mieszkała, no to miejsce jest mega klimatyczne. Centralnie pod lasem, w zasadzie sąsiadów nie za bardzo było, nie? Blisko. Dosyć daleko sąsiedzi. Wychodziła sobie na podwórko Justyna. Siadałyśmy na schodach i na łące było widać jelenie, sarenki, zające i tak jadłyśmy sobie no. Z takim widoczkiem. A młodemu chcemy po prostu pokazać, bo on tego nie zna. Taki mieszczuch, urodzony w mieście. Ale fajnie byłoby jeszcze pokazać taką gospodarę właśnie, gdzie są kury, gęsi, nawet krówki, świnki, takie coś by pokazać też właśnie. Tak, tak, musimy to zrobić. Niech on to pozna, bo naprawdę jest, no warto mieć świadomość tego, że takie coś istniało, istnieje. Żeby wiedział, skąd są kurczaki, nie o, z Lidla. żeby wiedział, że kurczaki są nie z Lidla, dokładnie. Proszę, chodziło do babci i ona też tu chodziła. Poniedziałki, środy i piątki do nas chodziła, taki kawał drogi. No, w dawniej babcie miały siły, tak? No i ona zawsze była do tego zdania, że trzeba się ruszać, chodzić dużo, zawsze. I mięsa nie jadła, same warzywa, no, tylko wyjadała. Mówimy o tym właśnie, że babcia Justyny mieszkała tutaj najpierw z dziadkiem, tam gdzie idziemy, później sama przez jakiś czas, bo dziadek umarł. A Justyna w swoim domu rodzinnym w Alwerni tam, no pokazywałem wam Alwernię w poprzednim odcinku. I ta babcia chodziła nawet z siatami, z ciężkimi siatami, z zakupami codziennie. Co drugi dzień. Ile? 3 kilometry tam i z powrotem. I pół w drugą stronę. No myślę, że niestety dzisiejsze babcie już nie mają takiego powera. Ulica, na której mieszkała Justyny babcia. I zaraz się dowiecie, dlaczego ta ulica tak się nazywa. Nie denerwuj się piesku, nic ci nie zrobimy. Tylko przechodzimy. Bardzo duże, no. No jesteś groźny, wiemy, jesteś groźny. Dzień dobry pani gospodyni. Dobry. Zapraszacie? Zapraszamy. Co na obiadek gospodyni polecacie? Zimiotki, kotlecik i mizeria. No to żeś ta nas zachęcili, pani gospodyni. Ale nie, naprawdę właśnie na tych schodach siedziałyśmy z babcią i tam patrzyłyśmy na łąkę, na zwierzęta dzikie. Aha. Tylko tam było ogrodzenie. Aha, bo tam prosto na wprost domu centralnie łąka. Sarny, zające. Kurczę. Fajnie. Tradycyjna właśnie taka polska, wiejska chata i tak jak wam mówiłem, najbliższy dom, no tam widać jakiś dach, ale to jest kilkaset metrów, a tutaj właśnie babcia Justyny mieszkała w tej chacie i tam dalej nie ma już nic oprócz lasu, tam jest tylko już las, tam już przez długie kilometry nie ma nic, ani w tamtą stronę, ani prosto, ani w lewo, nie ma zupełnie nic. Tylko najbliższa sąsiadka, tak jak mówiłem, tam trochę może widać dach tego domu. Postaram się wam przybliżyć. O, to jest jakieś kilkaset metrów, 400 metrów, coś w tym rodzaju. I dookoła nikogo. Powiem wam szczerze mówiąc, że no
sentyment jest naprawdę bardzo duży. Ja spędzałem u mojej babci na wsi właśnie w takich warunkach i to było chyba najszczęśliwsze dzieciństwo, jakie mogę sobie wyobrazić. Kury, kaczki, żniwa, wykopki, hasanie po tych łąkach, jedzenie brudnymi rękami, jedzenie świeżych pomidorów, które się rano gdzieś w ogródku zerwało. Ale się rozmarzyłem. Szczerze mówiąc tak, tu jest kłódka założona. Pewnie można by ją w miarę łatwo otworzyć, ale ten dom stoi już tak bez opieki parę lat. No jak sami widzicie, jest w stanie takim, może się zapaść w każdej chwili. Więc lepiej dmuchać na zimne i nie wchodzić tam do środka. Ale przejdźmy sobie tutaj po tej posesji, zobaczmy sobie tutaj coś niecoś. A tam co jest, Justyna? Co tam było? Piwnica tam była, tak? Kurczę. Piwnica. Stare buty babci jeszcze. No. Tam nie wchodź, kasperka. A ty była piwnica, ale też nie wchodzimy na wszelki wypadek. Nie. Ja tylko tutaj tak minimalnie tutaj tak rzucę okiem. Piwnica, jeszcze tam leżą jakieś rupiecie, jakieś resztki drewna, czy... Tak, jakieś resztki drewna do opału. Tutaj jakieś stare gumiaki. No, ten młody tego nie zna. On tego nie zna, właśnie teraz poznaje. No. Jak kiedyś polska wieś wyglądała, jaki to był klimat. To było lepsze od tableta, iPada, komputera, konsoli razem wzięte. Żadna konsola ci tego nie zastąpi, dziecko. No i wyjście na las. Centralnie rozpościera się tutaj wyjście na las. Tutaj są bagna, tak na marginesie. Tak? To są bagna? Może być podmogłe. A tam jest po prostu centralnie wyjście na las, sarenki, zające i inne rzeczy. Chodź, Kacperku, bo tam się może zawalić to. Chodź tutaj. No, a tutaj co było? Były króliki. Babcia hodowała tu króliki, a tu, gdzie jest ta otwarte te drzwiczki, tam było sianko i trawa zawsze świeża dla nich. Aha. Ja tu przychodziłam i zawsze jej karmiłam z rana. Karmiłaś króliki? Tak. Malutkie, fajne. A po tym je zjadałaś później? Takie prawo dżungli, jak tak? Zabija. O kurczę. No resztki jeszcze słomy. Tak, tak. Ta słoma to tu ma kilkanaście lat co najmniej. Jeszcze pachnie ta słoma, ale jaja. Ta słoma jeszcze bez kitu pachnie. No i te zapachy mi też przypominają, jak się u babci wakacje spędzało. To się skakało po takiej słomie w stodole. Ale to były czasy. Ta pajęczyna gdzieś nad głowami. Super, Kacperek, co? No. Spodobało ci się to? No. Czy nie bardzo? Chodźcie, usiądziemy na progu sobie teraz. Zrobimy sobie zdjęcie. Damy to zdjęcie na mnie. Ale także oczywiście. A ta dziura to też do pierwszych, tak? Będę się... Bardzo zryty teren teraz jest tutaj, nie? Tak, chyba dziki tutaj ryją. No, jeszcze patrz. Drzwiczki się zawaliły i zostało ten zamknięcie samo. Aha. Takie coś babcia tu zamykała. O, tu były drzwiczki, Kacperku, wiesz, zawaliły się tutaj. Drzwiczki tutaj na tą stronę, tak? Żeby nie można było przechodzić. Aha, bo tu kury były zamykane. Aha. Żeby nie wyjadały jarzyn, bo to były ogródek babki. O, odcinki jest tutaj ten okno. Aha. A tutaj z tej strony? Tu była stajnia. Aha, tutaj stajnia. No, bo to był tak... ogródek, tylko teraz się zasiały same drzewa. Tutaj były te pyszne pomidorki, marchewki, tak, inne rzeczy. Tu się zbierało. Justyna rano wstawała i świeże pomidorki dostawała. A tutaj jest okno od kuchni, tak? No. No to zajrzymy do środka z tej strony. Oja. Jak? Wszystko rozwalone, te babci stół, wszystko z szafek, bo tutaj kradli się jacyś, no tak, żulernia. No tak, bo ktoś po prostu sobie wyczaił, że ten dom od paru lat stoi, tak. Nie zamieszkały. Pozwól mi, Kacperku, kamerą tam na chwilę. Kurczę, wszystko zostało. Pamiętam, byłem tu, jak zapraszaliśmy babcię na wesele. Tu nas babcia podejmowała i tu robiła herbatę. Oczywiście nie było takiego bałaganu, ale tak jak mówię, ten dom już parę ładnych lat stoi tak bez opieki. Parę? Jeszcze talerze są. Talerze. Stare garki jakieś.
Tam stoi coś w butelce, nie wiem, jakaś zaschnięta oliwa, już taka zestarzała. No tu oczywiście szczątki gazet, pościeli jakieś. No śmieci niestety zostały, szafki pootwierane. Jakaś tam żarówka jest. Dajcie znać w komentarzu, czy wierzycie w jakieś takie zjawiska paranormalne, czy według was to są bujdy, czy legendy. Przez całą drogę, jak tu szliśmy, nie było nawet najmniejszego powiewu wiatru, a teraz jak przeszliśmy do domu babci, która zmarła, tak jak wam wspominałem, parę miesięcy temu, w wieku 97 lat, czyli piękny wiek, no, trzeba przyznać. I teraz oglądamy dom babci, wspominamy ją oczywiście bardzo miło. I w tym momencie, kiedy zaczęliśmy ją wspominać, tak nagle powiało i taki krótki, dwusekundowy wiatr i tyle, i koniec. To nie było tak, że nagle zaczął wiać, tam parę sekund wiało, tylko tak przez dwie sekundy jakby tak przeszedł ten wiatr przez to podwórko i jakby poszedł gdzieś tam dalej. No ciekawe, ciekawe. No ja jestem raczej osobą mocno stąpającą po ziemi, ale ciekawe zjawisko, bardzo ciekawe i może to oczywiście zbieg okoliczności. Ja zresztą też trzeba sobie powiedzieć szczerze, mówią, że są rzeczy niewyjaśnione, więc jeżeli czegoś nie wiemy na pewno, jeżeli nie mamy wiedzy na jakiś temat albo nie mamy dowodów za lub przeciw, to nie należy tego tak odrzucać tak po prostu. W końcu, czy jesteśmy wierzący, czy nie jesteśmy wierzący, to wszyscy mamy świadomość, że poza materią jest jeszcze jakaś energia. Ta energia, czy to dusza, jak sobie niektórzy chcą nazwać, czy po prostu jakaś kosmiczna energia, nieważne jak sobie nazwiemy, ta energia nigdy nie znika. Ta energia zapewne gdzieś jest. Być może ma możliwość powracania z powrotem do miejsca, w którym jakby się w cudzysłowie narodziła. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A teraz wchodzimy do stajni. Justyna nam pokaże, gdzie dawała jeść kurkom. One stały, to była stajnia. Aha. I jeszcze grzędy są. I co tam było? Były też krowy, świnki jakieś? Nie, nie, nie. Jakieś, tylko nie? Kaczki, kury i indyki. Tylko kaczki, kury i indyki, jeszcze tak? Grzędy nawet zostały. Jeszcze grządki zostały. Grzędy, przepraszam. Tu właśnie spały kury. Tu sobie spędzały czas. No, a tam było bezpośrednio ze stajni wejście do domu, tak? Tak, no. Tam jakiś strych. Był strych tutaj? Tak, jest tam na górze. No. Jest tam strych. Tu pewnie jakaś drabina prowadziła na ten strych. Na strych to się z zewnątrz chodziło. A tu grzędy, na których sobie kurki spały i gdzieś tutaj pewnie jajka znosiły. A całkiem spore pomieszczenie miały. A to stara drabina dziadka. Stara drabina dziadka. Sam sobie ją zrobił. A on jest sija, on jest sija. Ta drabina to ma pewnie kilkadziesiąt lat. No, co najmniej. No. Naprawdę. Stara drabina. No i co, Kacperku, fajnie? Jak Kacperek? On lubi takie zwierzę. Nie, nie wchodź dalej, nie wchodź, bo ja się boję, że może się sufit zawalić, Kacperku. To jest bardzo stary, wiesz? Wszystko. No. Jest roof tutaj. No. This house is Kacperku rip apart. Can collapse. I przez stajnie można wejść do domu. Tylko ja tam nie wchodzę, bo się boję. Aha. A tata boi. I nawet na kłodki. Co to jest? Agrest? Agrest, taki słodziutki, bo nawet ma kwiatówki, będzie mieć agrest. O kurczę, został bez opieki, no ale daje radę. Tu jest agrest. Droga młodzieży, jeśli nas słuchacie, to nie wiem, czy wiecie, co to jest agrest. A dlatego tak mówię, bo wiem, że agrest nie jest tak bardzo popularny w dzisiejszych czasach. I ciężko chyba spotkać w sklepach warzywno-owocowych. A tutaj znowu mostek, tak? Taki prowizoryczny mostek. Tędy właśnie szliście do lasu. To jest wał, żeby się nie... No to jest ogólnie staw, tutaj nawet jest troszkę wody. No tutaj staw był, ryby. Dziadek tutaj łowił? Tutaj mój wujek miał karpie. Aha. Podawał sobie.
dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, za podróż, wspólną podróż z nami do przeszłości, do polskiej tradycyjnej wsi. Pozdrawiamy Was wszyscy. My sobie tu jeszcze w lesie zostajemy. Jemy ciasto, słuchamy dźwięków przyrody, dźwięków natury. Oddychamy, przytulamy się do drzew. A Wam bardzo jeszcze raz dziękujemy. Kasperku, powiedz pa. Pa. I mam nadzieję, widzimy się w następnym filmie. Cześć. Cześć.